Wiecie, że w Gambii można spędzić dzień z krokodylami? W miejscowości Bakau znajduje się święte jezioro, w którym pływa kilkadziesiąt oswojonych krokodyli. Są na tyle spokojne, że można obok nich chodzić i robić sobie z nimi zdjęcia. Lokalne kobiety wchodzą do wody się z nimi kąpać, co ponoć ma pomóc im zajść w ciążę. Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie kolejnego dnia z Gambii. Dzisiaj dotarliśmy do miejscowości Bakau na północ tego kraju, w zasadzie dość niedaleko od Banjulu, od stolicy. Jest to miejscowość, w której przede wszystkim turyści przyjeżdżają, żeby zobaczyć krokodyle, bo znajduje się tu basen z nimi. Niektórzy ludzie polecali, by tu przyjechać, niektórzy odradzali, no jak nie zobaczę, to się nie przekonam. Wejścióweczka 100 dalasi, czyli 7,50. Jest bardzo ciekawe, ponieważ basen dla krokodyli został założony tutaj w 1600 roku, no bardzo dawno temu. A pierwsza szkoła powstała tu w 1822. To miejsce to po prostu jeden taki duży zbiornik, w zasadzie bajorko, w którym tych krokodyli leży bardzo dużo. Wychodzą one tutaj na brzeg, no i można dookoła nich chodzić. Na ile to jest bezpieczne, nie wiem, bo wiem, że krokodyl ma ogromną siłę i jakakolwiek interakcja mogłaby się źle skończyć. Natomiast one no, są takie, że chodzi się między nimi. Wygląda to w ten sposób, że jeden leży tutaj, tu jest od razu wejście do jeziorka i leżą dwa kolejne, no takie gdzieś 1,5-2 metry. A tu na przykład bezpośrednio przy nodze jest maluch, a tam od razu kilka większych. No ten póki co jest tutaj największy. One są takie, wiecie, wydają się, że bardzo nieżywe. Z rana są ponoć karmione tutaj rybami, dlatego nie są głodne. No i też są przyzwyczajone do tego, że ludzie chodzą dookoła, więc po prostu nie atakują. Ogólnie krokodyle to są stworzenia, które się raczej nie ruszają. Są to gady zmiennocieplne, więc oczywiście cały czas leżą w słońcu, żeby akumulować energię. Całe to miejsce ma w ogóle bardzo ciekawą historię. Nazywa się Kahikali i są tutaj święte sadzawki. To nie krokodyle są święte, tylko te sadzawki. Kobiety przychodzą tutaj od wieków modlić się o powodzenie i szczęście w rodzinie. Konkretnie od 1600 roku. Tych krokodyli tu jest naprawdę spora ilość, a najlepsze dookoła latają no, takie małe dzieciaczki. No i ponoć oni też się tutaj bawią z tymi krokodylami. Świetne jest to, że po wejściu do tego miejsca jest tutaj chłodno i można mocno odpocząć od tego upału. Przede wszystkim przychodzą tutaj kobiety, które mają problem z zajściem w ciążę. Obmywają się wodą z tej sadzawki i ponoć po 10 miesiącach rodzi się dziecko. Jedyne co kobiety muszą zrobić w zamian za to błogosławieństwo, to dać na pierwsze lub drugie imię temu dziecku Kahikali. Czyli dokładnie tak, jak nazywa się ta sadzawka. No i najlepsze w tym wszystkim jest to, że ponoć bardzo duża ilość dzieci nosi właśnie to imię. No, ale najlepsze, że nie tylko krokodyle tu są, bo waranów też spora ilość. Krokodyli znajduje się tutaj ponoć setka. Zbiornik sam w zasadzie mały. Wydaje się brudny, słonowodny, no ale dla nich to istny raj. Oczywiście chodząc tutaj cały czas trzeba spoglądać pod nogi i tak wysłuchiwać wszystkiego. Nad nami na drzewach oczywiście cały czas skaczą małpy, one dodatkowo robią różnego rodzaju hałasy, więc no człowiek mocno się płoszy. Pomiędzy stawami stoi takie betonowe pomieszczenie, w zasadzie bez dachu. Słuchajcie, jest to przebieralnia. Do niej, do środka, w momencie gdy z tego miejsca wyjdą wszyscy turyści, do środka wchodzą kobiety i się przebierają. Wszystkie miejscowe kobiety, które przyjdą do tego miejsca, cierpliwie oczywiście tutaj czekają. I to co dla nas jest tutaj atrakcją turystyczną, dla nich jest tutaj mistycznym przeżyciem. W środku pozostawiają swoje rzeczy, stroje oraz pakunki, a następnie wchodzą do sadzawki w celu kąpieli, by obmyć się tą wodą. Każda z nich ma oczywiście na celu wypełnienie wielowiecznego rytuału w celu uzyskania macierzyństwa. Dla nas rzecz całkowicie niezrozumiała i można by powiedzieć, że chora. Dla nich rytualne, mistyczne przeżycie, które praktykują od wieków i całkowicie w to wierzą. W pewien sposób jest to ogromne ryzykowanie życiem. Oczywiście ta metoda w żaden sposób nie ma jakichkolwiek pokryć naukowych i w żaden sposób nie przyczynia się do tego, by te kobiety zaszły w ciążę. A one pomimo to ryzykują swoim życiem, bo w to wierzą. Wszystkie krokodyle, które się tu znajdują, są to krokodyle nilowe i w żaden sposób niech oczywiście was nie zwiedzie. Ta ich ospałość, leniwość, no i to, że po prostu tak sobie leżą. Są to bardzo szybkie zwierzęta, które w przeciągu naprawdę ułamka sekundy mogą całkowicie zmienić swoje zachowanie. O ile są one oczywiście tu przyzwyczajone do turystów i nakarmione.
to jeśli spotkacie takie w innym miejscu niż park, no to w żaden sposób nie starajcie się do nich podchodzić. Krokodyle mają w zasadzie dwa rodzaje broni. Pierwsza broń, no to oczywiście każdemu znana zęby, no i ich pysk. Jeżeli w niego już wpadniecie, no to marne szanse, że się uda z tego uścisku uwolnić. Natomiast ich druga broń to ogon, który stanowi połowę długości ich ciała. Takim ogonem mogą was bardzo mocno uderzyć, a jest to metrowy bądź dwumetrowy mięsień pokryty bardzo twardymi łuskami. Oznacza to, że możemy być bardzo dotkliwie skaleczeni albo połamani. Pomimo tego, że Gambia jest niesamowicie małym krajem, macie tutaj ogromny przekrój fauny i flory. Krokodyle, hipopotamy, małpy, prawie 500 gatunków ptaków. No taka Afryka w pigułce. A tam jak widzicie bąbelki, no to oznacza, że na dole jest krokodyl. Ziemia tutaj ogólnie jest dość mocno jałowa. Zobaczcie, że kozy nawet obgryzają korę drzewa po prostu, żeby się posilić. Najpopularniejszym materiałem budowlanym, z którego budują tutaj wszystkie budynki, no to jest to blacha, ta taka falowana. Jest to materiał trwały, łatwy do wycięcia, no i co? Ścianę jest łatwo postawić, a w zasadzie ocieplać tutaj nic nie potrzeba. Blacha po prostu jest prostym materiałem do obróbki. Duża część domów tutaj dookoła też jest zrobionych z cegły. Jak zwrócicie uwagę, cały czas po mojej prawej stronie jest taki jakby rów melioracyjny, no i płyną tutaj po prostu ścieki. Zapach straszny. To, co się w tym znajduje, no też nie za czysto. No niestety trzeba dość mocno pilnować swoje kieszenie, bo małe dzieciaki nauczone cały czas podlatują i albo za kieszenie łapią, albo za plecak. No trzeba się pilnować. Wiecie, w tych rowach cały czas tutaj stoi gnojuwa i to strasznie śmierdzi. Ale zajeżdża. Hello. Miejscowość, po której obecnie wędrujemy, a w zasadzie miasto, bo jest to dość całkiem duże, 48 tysięcy ludzi, nazywa się Bakau. Dość znany kurort turystyczny, no właśnie, również krokodyle oraz ogrody botaniczne. I znajduje się tutaj również dość duża ilość craft marketów, czyli sklepów z wyrobami i pamiątkami ręcznymi, zrobionymi przez miejscowych. Na przykład figurki z drewna. Oprócz tego, że na takim markecie oczywiście sprzedają wszystkie te wyroby, to możemy zobaczyć od razu też, jakie wyrabiają. Na przykład plotą te torby, sukienki, albo po prostu rzeźbią w tym drewnie. Bakau jest miejscowością turystyczną, gdzie znajduje się duża ilość resortów. No tylko powiem wam tak, że chodzę tutaj i ani jednego turysty oprócz nas w ciągu całego dnia nie spotkałem. Ciężko. Albo poza sezonem, albo co, no nie wiem. Ale praktycznie w ogóle ludzi w Gambii nie ma. To, co niesamowicie się rzuca w moje oczy, to kontrast, jaki tutaj jest pomiędzy społeczeństwem. Albo maksymalnie skrajna bieda, albo bogactwo. Jest jakaś garstka społeczeństwa, która na czym się tutaj dorobiła. Ponoć mają rodziny za granicą. No i widać to chociażby nawet po autach, które tutaj jeżdżą. No i dotarliśmy na plażę w Bakau. Moi drodzy, Gambia położona jest nad Oceanem Atlantyckim. Nie do końca jest to czysta woda. Brudna, mętna i bardzo mało przejrzysta. Nie można tutaj nurkować i w zasadzie sportów wodnych tutaj nie zauważyłem, żeby ktoś uprawiał. Natomiast w Bakau macie na pewno piękny, biały piasek. I ogromne, duże fale, które świetnie nadawałyby się do surfowania bądź kitesurfingu. Złapaliśmy taksówkę bezpośrednio z Bakau, przejeżdżamy jeszcze do Banjulu i jedziemy pod Łuk Triumfalny, czyli miejsce bardzo kuriozalne, a z drugiej strony takie, które jest centrum samego miasta. Przejeżdżamy przez lasy mangrowe, czyli namorzyny i mamy mnóstwo baobabów. Dotarliśmy do Banjulu, jest w pół do szóstej, no i w zasadzie co, jakaś niecała godzinka została do zajścia słońca. Zatrzymaliśmy się bezpośrednio za Łukiem Triumfalnym. Jedyny Łuk Triumfalny w całej Gambii, o którym wyczytałem w internecie, że ponoć jedynie prezydent ma możliwość przejazdu. Natomiast tutaj wszyscy pod nim jeżdżą i nie wiem o co chodzi, chciałem to zobaczyć na własne oczy, no i się nie udało. Kierujemy się na Albert Market. Miejsce bardzo kolorowe, pełne możliwości zakupowych. Przy drodze stoi ogromna ilość młodych ludzi, ubranych w białe koszule i w niebieskie spodnie bądź sukienki. Jest to młodzież, która wraca ze szkoły. A tutaj pan przy drodze robi kawkę. Taką zgara, można wypić, pięknie przelewa. Piąteczka, nie? Maestro. A przy Łuku Triumfalnym po jednej z jego ze stron są trybuny. Na coś ludzie sobie siedzą, właśnie
kawkę piją, coś tam gadają. Nie wiem jaka funkcja, może jakaś polityczna. Banana, peanut, orzeszki. Po drodze spotkaliśmy sklep mięsny. No oczywiście jak w tych krajach wszystko odbywa się na ulicy. Nie ma chłodni, krojenie mięsa rękami, po prostu nożem. Ilość much, która się tutaj znajduje, jest po prostu przerażająca. Latają grupami, siadają. No a pan kawałki mięsa zawija sobie w flaczki. No i mówi, że to wszystko będzie do zjedzenia. Oczywiście na nasze warunki, warunki sanitarne, to jest kompletnie nie do przyjęcia i to się w głowie nie mieści, jak coś takiego można robić i konsumować. Natomiast w Afryce wszystko tak wygląda. No i trzeba się z tym albo pogodzić, albo stąd uciekać. No. Banjul jest stolicą Gambii. No i mówi się, że jest najlepszym i najnowocześniejszym miastem tego państwa. No chodząc tu po ulicach, dobra, muszę powiedzieć szczerze, jest tutaj wysprzątane. Śmieci nie ma, widać, że jest to wszystko oczywiście no w pewien swój sposób afrykański przygotowane. Jest to wyszczotkowane, jest to wyzamiatane. Właśnie w tym momencie mijamy piękny budynek, którym jest urząd miasta Banjul. W tym mieście znajduje się również bardzo ważny port dla tego państwa oraz można tutaj złapać prom, który przepłynie na drugą stronę rzeki Gambia do miasta Barra. I o dziwo, pomimo tego, że Banjul jest stolicą tego kraju, w zasadzie zamieszkuje je w tym momencie mniej ludności niż w Bakku, którym byliśmy przed chwilką. Obecnie jest to 34 tysiące ludzi, natomiast 20 lat temu było to 10 tysięcy więcej. Zauważyłem ogólnie, że ludzie lubią tutaj wystawiać duże kanapy na zewnątrz, na chodniki, no i tak sobie przechodzą i siadają. O, znowu kolejne, następne. Natomiast jeśli chodzi o cały zespół miejski Banjulu, no to akurat w ciągu ostatnich 20 lat liczba dwukrotnie wzrosła. 360 tysięcy ludzi. Wliczając to w Bakku, Serekundę, no i inne pobliskie miasteczka. No i proszę, kilkaset metrów od meczetu i mamy również kościół katolicki. Niedaleko siebie na jednej ulicy. No i takich miejsc człowiek szukał. Gdy złapiesz gumę, no to jest wulkanizator. A, no i można zjeść również rybeczkę. How much is it? 20. Za rybkę 20 dalasi, czyli złotówkę. Przy wejściu na Albert Market sprzedaje pani od razu wędzone ryby. Jest to wędzony sum gambijski. Pierwszy raz w tym kraju coś tak wspaniale pachnie. Ale muchy, które latają, no nie odważyliśmy się tego spróbować. Albert Market jest po prostu takim placem targowym, jak u nas 20 lat temu. Kupicie tu wszystko, po prostu klapki, podkoszulki, szampony, olej, arbuzy, wszystko po trochu. Ale im dalej zapuszczacie się w zakamarki marketu, tym coraz bardziej zaczyna śmierdzieć. Nawet takie duże łóżka tutaj można kupić, no proszę. Również szafy, które są tutaj na miejscu wyrabiane oraz sklepy z antykami, maskami. Ach, ze smrodu udało nam się wyjść, słuchajcie, w tym momencie na wybrzeże, ponieważ cały market jest położony właśnie bezpośrednio przy plaży. Ale tym razem już nie Oceanu Atlantyckiego, tylko to wszystko, co widzicie po tej strony, aż po horyzont i nie widać tam lądu, to jest Gambia River. Rzeka o tej samej nazwie, co to państwo. W tym miejscu ma 7 kilometrów szerokości. No i tak, moi drodzy, wyglądają plaże w Afryce. Po prostu jeden wielki śmietnik. Tutaj na przykład są same muszle. To w naszych oczach, ludziach Europy. Plaża kojarzy się z miejscem, w którym chcemy wypoczywać, w którym chcemy leżeć, spać i czerpać promieni słonecznych. Natomiast dla nich jest to po prostu zwykłe miejsce pracy. Na względu na to, że państwa afrykańskie też nie mają budżetu, żeby to wszystko sprzątać, finansować, wygląda tak, jak wygląda. Plaża jest miejscem, na którym przede wszystkim żyją rybacy. Więc w pewien sposób jest to ich po prostu stół pracy. Nie ma się co dziwić, że tak to wygląda. A ten ogromny statek, który stoi w tym momencie po mojej lewej stronie, na rzece Gambia, od niego ciągnie się ogromna ilość kabli. Jest to elektrownia. To na nim znajdują się urządzenia, które wytwarzają prąd. I kablami ciągną to na ląd. I wiecie co, pomimo tego, że chodzimy po dość takich, no, kiepskich dzielnicach, cały czas mam poczucie bezpieczeństwa. No, ci ludzie wszyscy są uśmiechnięci, mili, co chwilkę ktoś podchodzi, ale naprawdę, z takim zamierzeniem po prostu, by przybić piątkę, powiedzieć, że fajnie, że się przyjechało. Niejednokrotnie byłem w miejscach na świecie, w których faktycznie obawiałem się i nawet nie wyciągałem aparatu. Natomiast tutaj naprawdę jest bezpiecznie. Robi się ciemno, trzeba wracać do hotelu. O, tu już rozpalili ogniska. A stąd mamy jeszcze za jakieś 20 km do naszego hotelu, więc troszkę to zajmie. Moi drodzy, jeżeli dzisiejszy odcinek wam się podobał, koniecznie zostawcie łapę do góry, docencie kanał subskrypcją. Będzie takich odcinków więcej. Zapraszam również na Instagrama Kamil in Travel, z którego dowiecie się też o wiele więcej na bieżąco. Przede wszystkim, gdzie jestem i co robię. Mam zamiar każdego dnia tutaj dla was nagrywać. Mi osobiście kraj jak do tej pory bardzo się podoba, ludzie przyjemni, mili, a i również jedzenie, całkiem dobre. No i rzecz, która mi najbardziej przypadła do gustu, jest przede wszystkim ciepło. Trzymajcie się, moi drodzy, do usłyszenia, piona i cześć!